Dochodzi godzina 19. Jesteśmy w Grudziądzu na spotkaniu Olimpii Grudziądz z GKS-em Jastrzębie, gdzie może oddać tą piłkę. Dośrodkowanie płaskiej, chyba będzie rzut rożny, jeszcze próbował tam gdzieś strzelać, ale obok bramki. Przytrzymanie tej piłki, Bednarski oszukał Koskowskiego, Bednarski jest w polu karnym, już szuka Farida, ale koń, ale tutaj zablokowany, jeszcze tam uderzenie Richarda, nic z tego, Kobryń, czyli się na strzał, dośrodkowanie, tam Czarnowski wyskakiwał do góry, ale nie przejął tej piłki. Cały czas Olimpia Grudziądz w natarciu, zaciskają się te szczęki na GKS-ie Jastrzębiu, ale teraz poradził sobie, chociaż tylko na chwilę. Jeszcze uderzenie z daleka i obok słupka. No ale tu też jestem w miarę spokojny o tym zespół, że się powinien utrzymać. Uderzenie z daleka, ale wam, że to on będzie dośrodkował tą swoją lewą nogą piłkę dokręcaną do bramki bardzo mocno, by zablokować ewidentne płaskie podanie do Fica. Uderzenie bezpośrednie, ale tam Marek przy piłce, podanie do środka, Fic do prawej strony, jest tutaj Boruń, ładnie omieszał z przeciwnika i strzela bramkę, ależ to była akcja. Udane zagranie takich podań z pierwszej piłki, już jest Chmarek, Chmarek dobrze mija obrońców. Podanie do Czarnowskiego, Czarnowski utrzymuje się przy piłce. Czarnowski, zagranie do Rycherta, mocna piłka, Rycher przyjmuje na klatę. Ale jednak inna opcja tego rzutu rożnego, Frelek wyrzuca się, bo tam Trojanowski, jeszcze uderzenie z daleka Kobrynia, ale Frelek, być konia. Tam Ciupa domagał się podania, dopiero teraz piłka skierowana do niego, Ciupa, uderzenie i gol! Mamy 1-1, ależ petardę zasadził teraz Iwan Ciupa. Boż cóż to był zastrzeżenie. Aby pokazać tu swoją wyższość, Ciupa zagrał się, nie dostał informacji od kolegi. Natomiast teraz będzie czerwona kartka dla Matuszka, no w przeciągu dosłownie minuty. Cichoń, też jest Frelek, krótko rozegrany ten rzut rożny. Piłka przed pole karne, jest to Fardin Rabet, dobrze dośrodkował, no i piłka minimalnie przedchodzi. Przetransportować to się nie udało, jeszcze Sikorski do Rabeta, Rabet nie ma spalonego, Rabet będzie jeszcze, Kacper Cichoń dośrodkował, tutaj Kacper Rychert, ale jest jeszcze akcja, Kacper Cichoń i piłka wybijana z linii, jeszcze uderzenie, ale nieczysto trafił. Odpowiednie tempo musiał trochę poczekać, aż jeszcze Fardin, Rabet, 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 będzie gol, Fardin, Rabet, 2-1.